Marcin Parcheta dla MMAROK. Cześć Marcin. Witam wszystkich. No, 4 października twój debiut w MMA. Twoim rywalem będzie Rafał Jackiewicz. Miejsce to twój Szczecin. Że tak powiem, to jest jak nastroje przed tym debiutem? No, bardzo dobrze. No, spełniło się moje takie małe marzenie, żeby wystąpić na gali KSW. Od jakiegoś czasu już myślałem o tym i spełniło się. Tutaj jesteśmy, tak że tak powiem, w trakcie nagrywania trailera do KSW. No nie da się ukryć, że KSW jest potężną machiną. Jak ty się tutaj odnajdujesz w takim, że tak powiem, zderzeniu też z tymi wszystkimi dodatkowymi atrakcjami, które towarzyszą walce i jej promocji? Myślę, że to jest normalna część takiego właśnie przedsięwzięcia, także biorę to po prostu tak jak jest. No dobrze, walka odbędzie się właśnie u ciebie na terenie. Myślisz, że to będzie dodatkowy atut, że będzie to wielkie wsparcie trybun, czy z kolei nie obawiasz się, że to ci może troszkę splątać nogi? Chociaż biłeś się w Szczecinie nieraz. No tak, wiadomo, to jest z jednej strony to jest czynnik motywujący, a z drugiej strony deprymujący. Także no, będzie walka między tym a tym. Zobaczymy, co weźmie górę. Twoim rywalem będzie Rafał Jackiewicz, więc także Stójkowicz, przede wszystkim bokser, ale także z doświadczeniem w kickboxingu. Wiele osób spodziewa się takiej na bardzo wysokim poziomie mucki stójkowej. To powiedz, czy też podchodzisz do tego tak, żeby udowodnić innemu Stójkowiczowi, że twoja stójka jest lepsza, czy wychodzisz na pełne MMA? No, są zasady MMA, będzie konfrontacja styli. Myślę, że to jest taka walka. To jest, MMA poszło do przodu, ale zaczęło się od tego, że była konfrontacja dwóch styli, tak? Jest kickboxing przeciwko boksowi klasycznemu, także zobaczymy, kto będzie lepiej przygotowany do tego pojedynku. No, ja postaram się ze swojej strony dać jak najlepsze widowisko, dać siebie wszystko. A jak twoje zapasy, jak twój parter? No, jeśli chodzi o parter przede wszystkim, to masz naprawdę z kim trenować w Szczecinie, ale jak dużo temu poświęcasz czasu, uwagi, no i jak idzie ci przyswajanie nowych technik? Powiem krótko, że chłopaki mówią, że robię duże postępy, także no mówię, okaże się to wszystko 4 października, także wtedy zobaczymy. Na treningach wychodzi, zobaczymy jak to będzie na adrenalinie przy pełnej hali wtedy. Rafał nie może przestać narzekać, jak to bardzo jest nieszczęśliwy z powodu tego, że będzie się bił z Mańkutem. Nie wiem, czy do ciebie dotarły te narzekania gdzieś Rafała z wywiadów i jeśli tak, no to jak do tego podchodzisz, że to takie wielkie utrudnienie dla swojego rywala? Znaczy, no było, no ja wiem, że zawodnicy praworęczni mają problem z mańkutami, bo wiadomo, tych mańkutów jest jak na lekarstwo, także no jest to pewne utrudnienie, no ale wydaje mi się, że to jest, ma większą rolę, większe znaczenie w konfrontacji w boksie czy w kickboxingu bądź w Muay Thai niż w MMA. To jest zupełnie inna formuła walki, także tu wydaje mi się, że ta odwrotna pozycja nie będzie stanowiła większej roli. Jest to twoja walka, w sumie jest to jeden z takich bardziej wyczekiwanych debiutów w polskim MMA, sporo fanów czeka na to, co zaprezentujesz. Powiedz, jak ty podchodzisz do tego MMA, bo jesteś już bardzo doświadczonym zawodnikiem, jeśli chodzi o sporty uderzane. Czy teraz to traktujesz jako takie na zakończenie kariery, trochę się pobić, zobaczyć, sprawdzić coś nowego, czy podchodzisz do tego poważnie i za kilka walk może będziesz miał jakieś takie większe ambicje sportowe, jak to MMA się uda? Powiem tak, nie kończę kariery w boksie tajskim, bo w listopadzie będę miał występ czy udział w Top King World Series. To jest turniej 16 najlepszych na całym świecie, do 70 kilo. Ja będę brał w nim udział, także moja przygoda z Muay Thai się jeszcze nie skończyła. A co do MMA, to jest okazja do tego, żeby zawalczyć w Szczecinie. Gala KSW, to te dwie rzeczy, to mówię, no po prostu to jest takie coś, że no nie sposób tego odpuścić. A co do MMA, no to mówię, już nieraz padały pytania, kiedy wystartuję, czy wystartuję, czy myślałem o tym, żebym dobrze byłoby, żebym wystartował. Idę za tymi pytaniami, dam odpowiedź swoim występem. Zobaczymy jak będzie. Jak się w tym odnajdę, to ja jestem sportowcem, także nowe wyzwania lubię. Lubię takie rzeczy, także lubię walkę. Jeśli będzie mi to pasować, na pewno pójdę w to. Dobra, to jeszcze na koniec powiedz, jak oceniasz w ogóle Rafała jako zawodnika sportów uderzanych i co tutaj możesz powiedzieć o swoim przeciwniku? Twardy,
nieustępliwy wojownik, po prostu. Tak jak jego przydomek, także no, myślę, że będzie twarda walka. No dobrze, to życzę udanych przygotowań jeszcze te ostatnie półtorej miesiąca. Dziękuję Ci bardzo wiele. Chcesz jeszcze na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to jest chwilka dla Ciebie. Wszystkich tych, którzy wierzą we mnie i którzy wspierają mnie, także no, pozdrawiam serdecznie. Dzięki wielkie.